6:56. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Proszę się nie martwić, pan Tomek zaraz w studiu się pojawi. Pojawi się także komisarz Paweł Grzesie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dziś w programie sprawdzimy, czy kierowcy radzą sobie z większym niż zwykle ruchem samochodów na podkarpackich drogach. Wiadomo, to czas, kiedy uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność. Poza tym dobrze by było, gdybyśmy byli dla siebie bardziej uprzejmi niż zwykle. No, to teoria. A jak jest w praktyce? Sprawdzimy. Jazda kontrolowana do południa. I tutaj, jak państwo słyszą, ruch w studiu oczywiście już jest. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Tomasz Pogroszewski się melduje. Dzień dobry panie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu, jak zwykle. Z nami jest także komisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie komisarzu, czy mógłby pan się wytłumaczyć z tych działań tuż przed wejściem na antenę? Zakładał pan coś na głowę? Tu mnie pani redaktor zaskoczyła, tak? Jestem, drodzy państwo, w innym dzisiaj troszeczkę mundurze. Jest to nasz nowy mundur, jest to ćwiczebny. Zazwyczaj policjanci będą widoczni jako oddziały prewencji. My jako ruch drogowy nie zakładamy. Ja dzisiaj zrobiłem wyjątek, bo mamy jeszcze taki okres świąteczny i dlatego też chciałem zaprezentować nowe, fajne, dobre stroje. Panie komisarzu, ja mam prośbę. Czy mógłby pan wstać? Proszę państwa, na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów można w całej krasie nas obejrzeć. Pana komisarza oczywiście szczególnie. Proszę bardzo, kamera jest tam. O, tam jest kamera. I mamy prezentację pięknego. No bomba. Jak dla mnie bomba. Panie Tomku, co pan na to? Bardzo dobre. Ładne, fajne i przyjemne. Czy wygodne również, bo to jest ważne, żeby policja dobrze się czuła. Bardzo dobrze, fajnie się w tym czuję. Taki, powiedziałbym, dobry strój na co dzień. Może świetnie. W ten sposób. Tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć, zauważyć, że no, szkoda, że nie ma do niego czapki jeszcze, tak jak dla nas, dla ruchu drogowego, bo to jest strój ćwiczebny. Mówię, wyjątkowa na sytuacja. Krzesełku leży. Tak, leży dzisiaj. To mogę zaprezentować. Aha. Będzie to taki... Wow. Ktoś powiedział ze znajomych, francuski policjant. No wow, nie, no, po prostu. Jest ładnie, prawda? I ładnie. Wychodzimy naprzeciwko społeczeństwa. Chcemy być bardziej tacy, no może na topie trendy, prawda? I w tym myślę, że społeczeństwo będzie zachwycone takim wyglądem policji. Absolutnie. Panowie, dobrze, słuchajcie, jak wam te ostatnie dni minęły? Chodzi mi o środę, chodzi mi o czwartek, no i oczywiście dzisiaj akcja Znicz trwa o środy, więc proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym, co w ostatnich dniach dzieje się na drogach naszego regionu. Panie Tomku, pan podróżował, prawda? Ja podróżowałem, dzisiaj do państwa też przyjechałem z Lubaczowa, ale ta droga była taka, że tak powiem, monotonna, nudna, nic się nie działo, wszyscy jechali w miarę łagodnie, spokojnie. I duży odcinek autostradą, tak, nudy. Tak, autostradą, nudy. No i generalnie policji nie widziałem, czyli tak gdyby akcja Znicz tam nie funkcjonowała. Oho. I tu już będę kiwał. I co pan pierwszy? Komisarz na to palcem pogroził? Co widać? My oczywiście pracujemy, jesteśmy na autostradzie, nasze nieoznakowane radiowozy cały tak, czas... Tak, wczoraj widziałam, bo jechałam z kolei do Jarosławia. Patrolują, drodzy państwo. Co do odcinka autostrady, to pamiętajmy, że jest to miejsce, na którym nie powinny znaleźć się osoby piesze, dlatego my w tych dniach tutaj skupiamy się bardziej na pracy przy cmentarzach. Trzeba pamiętać o tym, że no, nawet wczoraj można było zauważyć, ja sam prywatnie też jechałem, mieszkam w okolicy Jarosławia, przy starym cmentarzu, przy nowym cmentarzu, tutaj wielkie podziękowania dla tych kolegów, którzy naprawdę pełnili tam służbę. Zauważone zostały również przez różne osoby postronne, które napotkałem, że policjanci jeżdżą na motocyklach. Wczorajsza pogoda sprzyjała ku temu, żeby użyć te pojazdy. Natomiast pamiętajmy, że w rejonie cmentarzy byliśmy naprawdę widoczni i w tym momencie dziękuję też za pomocą radia, że taki przekaz poszedł, że jednak byliśmy, jesteśmy widoczni i jeszcze pamiętam, że nawet rozdawane były elementy odblaskowe. A no, no właśnie, to jest bardzo ważna akcja. O, wspomnimy za moment o tej akcji, bo wcześniej jeszcze pan Piotr. Ciekawe, jak pan komisarz odniesie się do strajku i braku policjantów na ulicach? Media informują, że policja strajkuje, że mniej niż zwykle będzie policjantów w ramach akcji Znicz na drogach.
Tu na Podkarpaciu na pewno nie będzie tego problemu. Zresztą wczorajszy dzień też pokazał, że na całym dniu było nas naprawdę dużo. No i było w miarę spokojnie. No, nigdy nie powiemy, że jest na zero. Zdarzyły się wypadki, zdarzyły się kolizje drogowe, ale to są naprawdę takie prozaiczne sprawy. Póki co ruch drogowy i cała prewencja i wszyscy, którzy są odpowiedzialni na Podkarpaciu, pracujemy, pomagamy, chronimy. Proszę Państwa, można z nami komunikować się oczywiście za pośrednictwem czatu, kanał YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Zachęcamy, zapraszamy. Pierwsze osoby już się do nas odzywają, bardzo się cieszymy. Można także oczywiście telefonować 17 i 7 dwójek. Nasi panowie oczywiście obaj z zachwytem będą wręcz z Państwem rozmawiać, więc czekamy. No dobrze, to spójrzmy teraz na statystyki. One nie są bardzo przyjemne. Od środy na Podkarpaciu 13 wypadków, 14 osób zostało rannych, dwie osoby niestety zginęły. Co się dzieje? Panie Tomku, pan ma jakąś refleksję? No ja mogę tylko przypuszczać, że ta ładna pogoda sprowokowała ludzi do dynamicznej jazdy, do tego, że jest fajnie, można przyspieszyć, można gdzieś pojechać, słoneczko świeci. No i niestety szkoda, że może, że była taka pogoda, gdyby było tak jak dzisiaj, czyli trochę ślisko, trochę mokro, to każdy by uważał, jeździł ostrożnie, delikatnie i do tego może by nie doszło, do czego doszło. Czy to jest dobre przypuszczenie pana Tomka? Jak najbardziej, drodzy państwo, wtedy, gdy mamy piękną pogodę, taką jak mieliśmy wczoraj, więcej osób jeździ, podróżuje. Myśmy już wcześniej namawiali, nakłaniali do tego, żeby skorzystać z komunikacji publicznej, miejskiej. Natomiast tutaj w tych dwóch zdarzeniach, które wcześniej mówiliśmy, te dwie osoby, które poniosły śmierć, to są osoby stosunkowo młode, to 25-26 lat. To jest ten początek życia, może ta przygoda, może samochód, może roztargnienie. No nie będziemy się tu skupiać, czynności trwają, na pewno w niedalekiej przyszłości też się dowiemy. Ale trzeba też zauważyć, że zmienność tej pogody, aura, która panuje na co dzień i nawet huśtawka tych nastrojów naszych. I ciśnienia. Sam jestem tego przykładem. Głowa bolała wczoraj. Bolała wczoraj jak najbardziej. I moją dzisiaj, też. I dzisiaj również od samego rana, ale tak naprawdę, gdy mamy piękną aurę i pogodę, to na pewno dużo więcej osób jeździ, korzysta i co tym samym można powiedzieć, więcej jest tych zdarzeń drogowych. Panowie, w takich sytuacjach zazwyczaj też próbujemy rozmawiać, czasami się to udaje, o kulturze jazdy, o tej wzajemnej życzliwości wobec siebie. Jak wczoraj było, jak obserwowaliście zachowania kierowców wokół cmentarzy szczególnie, czyli w tych sytuacjach takich momentami kryzysowych, no bo przecież nie ma gdzie zaparkować. Ale ja państwu powiem, znaczy ja pani państwu powiem, że niestety nie miałem tej przyjemności, żeby być w godzinach szczytu, jak ludzie na cmentarze jeździli, bo byłem po tych godzinach szczytu, cmentarze odwiedzałem, także nie miałem tej możliwości, ale powiem państwu, co zauważyłem w tych mniejszych miejscowościach, jak na przykład ten Lubaczów, naprawdę ta kultura jazdy, ta uprzejmość jest dużo zdecydowanie większa niż w Rzeszowie. Takie mam wrażenie, że ludzie się tam mniej śpieszą. Tam wystarczy, że ja dochodzę do przejścia dla pieszych, auto się zatrzymuje, a przez przejście przechodzę, prawda? I to często się zdarzało, nawet nie dzisiaj, inaczej wczoraj, w ogóle w innych sytuacjach, a w Rzeszowie niestety nie. Tak jakby ten pośpiech w dużych miastach był większy, jakbyśmy się cały czas gdzieś śpieszyli. No ale co się działo pod cmentarzami, nie wiem. Ja jak przyjechałem pod cmentarz, to miałem dużo miejsca, mogłem zaparkować bez problemu, także nie mogę się wypowiedzieć. Panie komisarzu. My ze swojej strony tu jako ruch drogowy, no też nie zwróciliśmy tak uwagi, żeby coś tak się zadziałało, żebyśmy my byli bezradni czy bezsilni, to tak może ujmę. Natomiast rzeczywiście tutaj na Rzeszowie, w innych miastach jak dzwoniłem po jednostkach, się pytałem, jak tam u was z natężeniem ruchu. No raz jest większe, raz jest mniejsze. To są takie falowe godziny. Gdzieś tam po śniadaniu było troszeczkę więcej ruchu, przed obiadem, po obiedzie i w okolicy właśnie wtedy, mszy. Kiedy msze na cmentarzach są, wtedy jest najwięcej osób. I dlatego, prawda? Też tak siły i środki nasze były dysponowane, żeby właśnie w tych momentach najbardziej newralgicznych, w których może być większy, wzmożony ruch, ci policjanci byli i naprawdę fajnie, że inne osoby też zauważają to, że byli, pomagali, zatrzymali ruch, można było przejść spokojnie przez przejście dla pieszych i w tym momencie, no sama też statystyka, jeśli byśmy popatrzyli na dzień wczorajszy, no nie jest aż tak źle w porównaniu z tym pierwszym dniem, który był taki tak zwany boom, wyjechaliśmy wszyscy, jedziemy na znicza,
A drodzy Państwo, jeszcze od razu powiem, że niedziela będzie też punktem kulminacyjnym. Druga zmiana dla nas jak zwykle, czyli godzina 16, 18 do 22 na pewno będzie wzmożony ten ruch, będą wszyscy podróżować i my już teraz apelujemy, nie wiem jeszcze jaka będzie pogoda, ale nie zwalajmy wszystkiego na pogodę. Pamiętajmy, że to my jesteśmy za kierownicą, dla każdego jest miejsce za kierownicą i jeżeli będziemy pamiętać o tych zawsze zasadach, które przypominamy, prostych zasadach, ale żeby trafiały do nas wszystkich, na pewno dojedziemy bezpiecznie. Panie Tomku, pan w niedzielę właśnie będzie około 19 pewnie wracał. Nie, kiedy wszyscy. Ja wracam w poniedziałek, bo w niedzielę jeszcze mam taką uroczystość, także będzie mi łatwiej. Ale drodzy słuchacze, szczególnie kierowcy, ci, którzy będą myśleli, że mają wracać, także już alkoholu nie pijemy, tak? W sobotę zaprzestajemy picie, jeżeli ktoś miał zamiar. Myślmy o tym, że będziemy wracali i nie dziwcie się policji, że będzie sprawdzała alkomatem waszą trzeźwość. Jest to jak najbardziej w 100% popieram. Powinny być takie akcje prowadzone. Nawet kosztem tego, że będzie ruch spowolniony naprawdę, bo te statystyki są przerażające, jeżeli chodzi o zatrzymane osoby po alkoholu. To się w głowie nie mieści. No to 400 osób w całym Właśnie. Kraju zatrzymanych tak. od początku akcji Znicz. Ja w szoku byłem, jak to usłyszałem w radiu. 400 osób w całym kraju, ale już powiedzmy, że u nas na Podkarpaciu 16 osób. Te dwa krótkie dni, 16 osób. Drodzy Państwo, to jest wszystko wina nie tego, że była impreza, tylko przyzwolenie wcześniej. Spożywamy, dajmy sobie jeden dzień odpoczynku albo stańmy troszeczkę później, przejdźmy się na najbliższą jednostkę policji, zbadajmy stan trzeźwości. Tak ustaliliśmy, że nie jedziemy samochodem? Nie jedziemy, tak, to jest ustalone. Tylko szwagier nas podwozi. To jak już... najbardziej. I wtedy jest bezpiecznie. Prawda? Proszę Państwa, pytania jak najbardziej nas interesują. No to mamy pytanie od pana Roberta. Pod przemyskimi cmentarzami policja stała na jałowym biegu na włączonym silniku. Dlaczego? Pan komisarz, odpowiem na to pytanie bardzo krótko. Nasze samochody, które są, mają dodatkowe jeszcze akumulatory, one są ładowane. Jeżeli mamy włączone światła błyskowe, to jak najbardziej przepisy dopuszczają do takiego stosowania pojazdów. I nie pamiętajmy o tym, że policjant musi być również tak przygotowany. W każdej chwili może wsiąść do samochodu, ruszyć, bo dynamika naszej pracy jest taka, a nie inna. My nie czekamy, u nas wojna jest na co dzień i tak można powiedzieć, że wsiadamy... I nie bierzecie jeńców. zakładników. Żadnych zakładników. Nie, o jeńcach biorą. Nie będziemy mówić. Natomiast pamiętajcie, że w tych właśnie kilku dniach to każdy nasz samochód wcześniej został też sprawdzony, bo nie możemy sobie pozwolić, że akumulatory zostaną rozładowane, tylko cały czas ta praca no, jest... Byłby wstyd. No, na pewno byłby wstyd i ta audycja też by inaczej przebiegała, podejrzewam. Proszę Państwa, wszelkie pytania nas interesują. Jak Państwo słyszą, pan komisarz z najtrudniejszymi sobie radzi, więc zachęcam. Jeszcze. 17 i 7 dwójek, czekamy. Pan Wiesław przy telefonie, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Prosimy bardzo. Jestem kierowcą zawodowym, dużo jeżdżę po kraju, zarówno po drogach wojewódzkich, jak i drogach krajowych. Moje pytanie dotyczy wózków, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne. Jak widzi to policja, jak widzi to ruch drogowy? Wózki poruszają się po drogach wojewódzkich, krajowych, zarówno w dzień, jak i o zmroku. Ja takie spotykam. Oczywiście jest ich mało, ale nie można tego marginalizować. Mianowicie posiada cztery małe kółeczka, akumulatorek pod spodem i pulpit sterowniczy. I takimi wózkami, bez jakiegokolwiek oświetlenia, światełka odblaskowego, poruszają się osoby niepełnosprawne po drogach krajowych, po drogach, które dosłownie nie są widoczne na drodze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, jeszcze panie Wiesławie. Tak, panie Wiesławie, proszę poczekać jeżeli jeszcze. Jeżeli możemy zapytać od razu pana, czy to jest tu na terenie Podkarpacia, czy to jest gdzieś w kraju? Tak, zarówno spotykałem to na drodze numer 19, a bliżej tutaj na terenie Podkarpacia spotykam często na terenie drogi również 19 między Górnym a Sokołowem w miejscowości Stobierna. Także jest to również na terenie Podkarpacia. Ale niech pan jeszcze powie, ta osoba na tym wózku poruszała się po poboczu czy po jezdni? Proszę pana,
to są różne osoby, nie tylko jedna osoba, bo tak. Takich wózków widzę często i poruszała się po jezdni. Mimo wszystko, że obok znajdował się czy to ścieżka dla rowerzystów, czy to chodnik dla pieszych. Bardzo dziękujemy panie Wiesławie, pozdrawiamy. No i co z tym fantem zrobić, panowie? Jeżeli tutaj już byśmy mówili o tych wózkach elektrycznych, to jedną z ważniejszych spraw to trzeba przypomnieć, że nie może poruszać się z prędkością szybszą niż idzie pieszy. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli mówimy o tym wózku kolejną sprawą, to jest wtedy traktowany jako osoba piesza. Czyli pamiętajmy, że... Czyli nie po jezdni, tylko po chodniku, tak? Po chodniku. No na pewno ten, kto podróżował tym wózkiem, albo miał utrudnienia, bo były jakieś tam dziury, wyrtepy, no nie znamy... Albo brak wiedzy. Albo brak wiedzy, bo to też tak trzeba traktować, to już jeżeli już ktoś musi, to też zaznaczamy, to pamiętajmy, że zawsze tak się zachowujemy jak osoba piesza. Mamy możliwość, dołóżmy tych odblasków, bo nie wiemy po prostu z jaką sytuacją tam żeśmy się spotkali. Może rzeczywiście jest z tym problem. Dziękujemy za taką informację dla nas i to jest na pewno też dla nas cenna uwaga. Podczas planowania innych służb, czy w ogóle teraz już, bo widzimy, że wcześniej robi się zmrok, jest ciemniej, jest bardziej niebezpiecznie, też zwrócimy uwagę właśnie na takie problemy. Myślę, że to są takie problemy jednostkowe. Nie, Tomku, pan widział taką sytuację? Tak, zdarzyło się panu? Tak, parokrotnie. Jest taka osoba, która jeździ takim czerwonym wózkiem czterokołowym właśnie takim... W Rzeszowie. Ja mam wrażenie, że... Czy osoby niepełnosprawne, czy te, które posiadają takie wózki, czy piesi, czy kierowcy postrzegają to jako wózek, to musi być to krzesełko z dwoma kółkami, tak? I taki, takie krzesełko dla inwalidy. A więc jeżeli taki wózek ma cztery kółka i wygląda jak pojazd, wygląda jak coś, co się porusza, to nadal prawdopodobnie jest to wózkiem inwalidzkim, czyli jest to, tak jak pan komisarz powiedział, pojazd, który rozpędza się maksymalnie do prędkości pieszego i ta osoba powinna jeździć po chodniku, nie po jezdni. Ja tą osobę, o której mówię, to jest starszy pan, widzę jak jeździ po jałowego po pasie dla rowerów, czyli ścieżką rowerową, czyli też niewłaściwie, bo tak. Ścieżka rowerowa jest dla rowerów jednośladowych. A ten pan myślę, że traktuje właśnie ten swój pojazd jako taki pojazd, i dlatego porusza się po jezdni. Ale tu już apelujemy od razu do wszystkich państwa, którzy mają takie wózki, którzy chcieliby podróżować. Korzystajmy, drodzy państwo, może nie ze ścieżek rowerowych, ale już mniejszym błędem będzie korzystanie z tej ścieżki. Tak. I mniej zagrożenia przyniesie, niż będzie się poruszał po jezdni. Jeżeli już nie ma chodnika, czy nie ma tych ścieżek rowerowych, cokolwiek by to nie było, pamiętajmy, że jeżeli już musimy jechać, to jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. I tutaj, jeżeli jedzie samochód, to nawet lepiej by było zjechać troszeczkę do rowu, poczekać, niech przejedzie i wtedy dopiero kontynuować. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. To ja jeszcze dołożę, drodzy słuchacze, ci właśnie te osoby, które poruszają się na wózkach, jesteście pieszymi, więc poza obszarem zabudowanym macie się poruszać pod prąd. Jak pieszy, pod prąd. I w obszarze zabudowanym, jeżeli nie ma chodnika, też macie się poruszać pod prąd. Czyli to też jest ważna informacja. Naprzeciw, zawsze do siebie muszę widzieć kierującego. Tak, widzieć pojazd, który do mnie najeżdża, bo ja muszę uciec z razie czego. Prawda? Muszę... Panowie i proszę państwa, mamy mnóstwo serdeczności na naszym kanale na YouTube. Czat w najlepsze trwa. Pozdrowienia między innymi od pana Piotra. Mamy także pozdrowienia od pana Romana. Serdecznie również pozdrawiamy. Refleksja taka, pijanych kierowców tępić i eliminować. To są potencjalni mordercy. Pan Piotr, mam pytanie, jak się policja zapatruje na to, że na Okulickiego, chodzi oczywiście o Rzeszów, gdzie są przejścia, nawrotki, wjazdy i wyjazdy, jest ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, a na Krakowskiej, gdzie jest niemal czysto, jest 50 km na godzinę. Drodzy państwo, tutaj należy sobie zdawać z jednego sprawę, że zazwyczaj, jeżeli mamy ustawianie znaków wcześniej, to jest powołana komisja, są badane przepustowości na drodze, jak często podróżują pojazdy, czy można podnieść i tu zarządca drogi jak najbardziej jest odpowiedzialny do tego, żeby albo zwiększyć na danym odcinku prędkość, bądź też zmniejszyć. Ulica Lwowska może jest tam prosta, długa, aż do samego Łańcuta. Tak, tu akurat o Krakowską chodzi. Czyli na Kraków, jak oczywiście. W kabarecie. Tutaj przy galerii Rzeszów, no, między Nowym Światem, a jeszcze galerią Rzeszów, pewnie o ten odcinek, bo tam jest 50 faktycznie. Ja myślę, że dalej, że od ronda jeszcze z flagami dalej? Pewnie. Aha, prawda? Jeszcze dalej w stronę tego wyzwolenia. Też jest 50. No, jakby to nie nazwał, wiemy w którym miejscu to jest, to pamiętajmy, że te domostwa, które są, to są odgrodzone, bo tam są ekrany dźwiękowe.
czasochłonne. To po pierwsze, a po drugie jest jeszcze dodatkowo pas zieleni, który jest po środku, prawda, tam przebiega. No i nie spotykamy tam większej liczby zdarzeń drogowych. Zazwyczaj jest to podniesione tam, gdzie można ewentualnie przyspieszyć, nie tamować. Jest to droga wyjazdowa, prawda, wylotowa już z Rzeszowa. A to wszystko inne, które jest, inne drogi, które są tutaj w odpowiednie znaki wyposażone, no to pamiętajmy, że coś tam się wcześniej stało i dlatego, żeby zabezpieczyć maksymalnie, ograniczyć pewne zachowania, czyli... No tak, tylko że tu jest 70 w samym centrum, a na wylotówce 50. Ja wiem, o co słuchaczowi chodzi. Żeby to zamienić. Żeby przy rotundzie zrobić 50, bo tam jest duży ruch pieszych i jest naprawdę niebezpiecznie, a nie wiadomo dlaczego jest 70, ale to wystarczy zarządcy dróg napisać. Zarządca drogi, prawda? Jak najbardziej tutaj. Pismo napisać, tak. Że powinno czyli być tak i tak to będzie rozpatrzone. Żeby na Okulickiego było 50, a tak. Na Krakowskiej 70, bo tam rzeczywiście ale mamy prostą według na Kraków, mojego, na Kraków. Tak, według mojego takiego patrzenia na tą sytuację, to faktycznie ma rację, ale może, jeżeli to się człowiek w to zagłębi, jeżeli zarządca dróg się zagłębi w tą sytuację, policjant da swoją opinię, to może wcale tak nie jest, że tam jest tak bezpiecznie, żeby na Krakowskiej było 70. Pan Łukasz serdeczności do nas śle, również pan Witold z Londynu nas pozdrawia, serdeczności panie Witoldzie, a przy telefonie pan Waldemar, kontynuacja tematu wózku, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prosimy. Mam takie pytanie, ponieważ jakieś 2 lata temu próbowałem rozgryźć temat ogólnie urządzeń elektrycznych poruszających się po drogach. Celowo mówię urządzeń, nie pojazdów, bo to są urządzenia, które nie są sklasyfikowane. I dotarłem do interpretacji bodajże któregoś z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o tym, że jeżeli urządzenie porusza się z prędkością do 25 km na godzinę, ma oświetlenie i możliwość sygnalizacji skrętów, to może poruszać się po jezdni. Chciałbym zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. To jest ciężkie pytanie. Dla nas by było najprostszym rozwiązaniem, gdyby pan takie zapytanie przysłał do nas na skrzynkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Podajmy adres. To nawet na rzecznika podamy. Mhm. Rzecznik małpa rz.policja.gov/v.pl. Mhm. Bo my rzecznik często mamy policja.gov.pl. Wydaje nam się, że wiemy, z czym mamy do czynienia, ale tak naprawdę każdy pojazd, który jest gdzieś, czy dopuszczony do ruchu, czy chcemy go zarejestrować, powinien posiadać pewne cechy identyfikacyjne, czyli czy tabliczkę znamionową, czy dodatkowe jeszcze badania homologacyjne. I w tym momencie my jako policja wiemy, czy my go zarejestrujemy jako, może być na przykład ciągnik rolniczy, no ja nie wiem, może ale być to też... Właśnie, bo jakby wejdę tutaj o tyle w słowo, że są też takie pojazdy jak na przykład rower, który nie jest rejestrowany i na przykład bywają rowery elektryczne. A to, no i... to jest całkiem coś innego. Mogę? Tak, proszę bardzo. W definicji, jak pan wejdzie w przepisy ruchu drogowego, w definicji jest powiedziane, że rower może być też wspomagany silnikiem elektrycznym. Tam do chyba do 11, nie pamiętam. Do 11 koni, 11 tak, koni, prawda? No tak samo motorower, jeżeli pan się pytał kiedyś, to kiedyś motorower to był po prostu motorower tam dwu- lub trójkołowy i tak dalej, ale teraz jest dołożone, że też może być wyposażony w silnik elektryczny. Rozumiem. Czyli więc na generalnie nie ma jakby definicji takiej ogólnej, że to musi spełniać dany pojazd, który nie jest samochodem, ciągnikiem, czyli sklasyfikowanym pojazdem. No ewentualnie jest do rozstrzygnięcia poprzez zapytanie na skrzynkę i to pewnie jest. Ale on tak musi być jakoś sklasyfikowany w którymś momencie, jeszcze, prawda? Jeszcze polecam lekturę ustawy Prawo o ruchu drogowym, artykuł 66, to są warunki techniczne. Ja to oczywiście też czytałem. Tak, ale panie Waldemarze, rzeczywiście, najłatwiej będzie napisać maila. Napisać do nas, zwrócić się z zapytaniem. Pojazdu, bo pojawiają tak się różnego rodzaju Segwaye chociażby i pytanie, czy w jaki sposób unormować ich ruch po drogach, prawda? Bardzo dziękujemy za te informacje, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo różne kwestie wychodzą w naszym programie i bardzo się z tego cieszymy. Zapraszamy 17 i 7 dwójek, zapraszamy także na nasz czat na kanale YouTube. No to jeszcze pan Piotr, ostatnie słowo a propos Okulickiego. Na Okulickiego można przyspieszyć, nie można przyspieszyć, a jest 70 km na godzinę. Już parę razy bym został zmiażdżony przez ciężarówkę, bo ktoś zwolnił, żeby puścić pieszego, a ciężarówka skoro może, to pruje, prawda? Ona nie może. Pamiętajcie państwo, że samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony w mieście nie obowiązują go podniesienia prędkości. On nie może jechać 70 na godzinę tam, gdzie jest w mieście podniesione do 70. On musi dalej poruszać się prędkością 50 na godzinę. Tak. Maksymalnie. No pytanie, czy kierowcy tak, czy się stosują. Czy tam stosują? Jest mobilki, jak tam jeszcze czysto, no to lecę, tak? Bo mi się śpieszy, to jest 70, to ja Rysiek. Prawda? Tak.
Proszę Państwa, chwila przerwy i wracamy po muzyce. Takie dyskusje, proszę Państwa, gorące tu się toczyły, bo tak dużo tematów Państwo nam podrzucają, to proszę bardzo, temat kolejny. Pan Zbigniew, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy bardzo, ostatnio sobie wjeżdżałem z ulicy Strażackiej w lewo do Rzeszowa. Mhm. I tak jak od tyczy na się jedzie. I praktycznie na całej długości od tego skrzyżowania do robotniczej, to jak tam się ono tam nazywa, jest linia ciągła. Czyli jeżeli wjadę na pas lewy, tak, to muszę prawie dojechać do skrzyżowania na światłach, bo tam się dopiero zaczyna linia przerywana. A pan na ten pas lewy wjechał wyprzedzając i była linia od pana strony przerywana, czy też ciągła? Nie ciągła była, ona jest ciągła. Ja czyli to zakończył pan manewr. Nie wjechałem na lewy pas, tylko mogłem się wjechać na prawy, ale sobie wjechałem na lewy. No i pusta droga po obu stronach, nikogo nie ma. No i legalnie według przepisów nie wolno mi zmienić pasa, bo jest gruba linia ciągła. A nawet gdyby był zwykły ruch, wszyscy ci, jeżeli bus pasy obowiązują na przykład, nie? No to mają te ostatnie 30-40 metrów możliwość zmiany pasa, a wcześniej nie. Panowie coś nie rozumieją chyba, raz jeszcze, tak? Jeżeli mówimy tutaj, wjechał pan na przerywanej, a zakończył na ciągłej, no tak wyszło, bo pan wykonywał ten manewr, to tu się jeszcze nic nie dzieje, ale mając świadomość o tym, że za chwilę już mamy długą ciągłą, znamy tą drogę, to nikt z nas by się nie kusił, ani nie próbował wyprzedzać innych pojazdów. Ja po prostu nie widzę sensu i logiki i czegokolwiek, żeby tam była linia ciągła. Koniec. Tak długo, a to, tak? Aha. A to rozumiem, to ja pana popieram, bo ja nie widzę sensu i logiki, żeby na Sikorskiego był bus pas z linią ciągłą tak długi, prawda? Ta, nie wiem, o to chodzi, tak, panie Zbigniewie? Metrów. O to panu chodzi, panie Zbigniewie? No, że za długa. Zrozumieli panowie. Sprawa druga. Okay. Jaki szanowny pan instruktor jazdy, no to trzy tygodnie temu... Cztery tygodnie nas nie było. Że na głównym rondzie kursant nie zmieścił się na rondzie, a przepis zabrania wjeżdżania gdziekolwiek, jeżeli nie można go opuścić. Przepraszam. To był ruch poprzeczny. Przepraszam, panie Tomku, myślałem, że to o panu chodzi. Pozdrowienia dla pana instruktora. I jeszcze jedna sprawa. Te wszystkie pojazdy niby inwalidzkie, one się nazywają skuter elektryczny, ponieważ one osiągają prędkość około 25 na godzinę, więc ani nie mają prawa jeździć w ogóle po chodniku. Czyli to jest motorower, jeżeli skuter, pan mówi, nie ma takiego pojęcia w przepisach ruchu drogowego, skuter, czyli motorower. Oczywiście nie, to ten pojazd, bo według przepisu... Czyli musi być zarejestrowany. To jest pojazd, który zastępuje człowiekowi nogi, czyli może się poruszać maksymalnie 6 km na godzinę. Każdy inny pojazd nie jest wózkiem inwalidzkim. No właśnie. Tylko i teraz, bo miałem kiedyś sesję z gościem i straszył mnie policją, bo jest jeden skuter w Rzeszowie, jest jeden taki skuter z Rzeszowy zarejestrowany z tabliczką motorowerową. To jest ewenementem. Panie Zbigniewie. Wszyscy jeżdżą nierejestrowani, bo sprzedawca go informuje, że może jeździć jako wózek inwalidzki. Nieprawda. No to nam pan rozświetlił sytuację. Dziękujemy serdecznie, panie Zbigniewie. A propos tego instruktora, jak ktoś mówi instruktor, to ja mam od razu w głowie Tomasz Pogroszewski. Przepraszam wszystkich innych instruktorów. A może to ja byłem, faktycznie. Drodzy słuchacze, ostatnio taksówkarz do mnie... Krzyczał? No krzyczał, dobrze, zwrócił niech będzie. Zwrócił mi uwagę, że kursant mój jechał bus pasem i na skrzyżowaniu, na pierwszym skrzyżowaniu nie skręcił w prawo, tylko pojechał prosto, więc nie ma prawa jechać tym bus pasem. Dlaczego tak się stało? Ja mu to wytłumaczyłem przez szybę, zdążyłem jeszcze wytłumaczyć panu z taksówki, aczkolwiek nie wiem, czy przyjął do wiadomości, czy nie. Kursant mój miał w tym momencie egzamin wewnętrzny ze mną egzamin wewnętrzny. Takie egzaminy musimy przeprowadzać. Aha. Dostał polecenie na pierwszym skrzyżowaniu w prawo, więc wjechał w bus pas i jechał bus pasem do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu czekałem, że on w to prawo skręci, mimo że miał kierunkowskaz, pojechał prosto dalej. I stąd się to bierze, prawda? Że my nie zawsze reagujemy. Nieraz ten kursant musi dotknąć tego błędu, że coś zrobił źle. I w momencie, gdy on przejechał prosto, żadnego zagrożenia w ruchu drogowym nie było, po prostu zrobił taki błąd. Ja mówię, błąd? Jaki błąd, panie Tomku? Co się stało? Ja mówię, byłeś na prawoskręcie? Czemu jechałeś bus pasem? No ale wtedy już pan taksówkarz włączył, że co wy robicie, jak pan uczy i tak dalej, prawda? Także tu nie wiadomo, jaka sytuacja była, prawda? Może kursant miał też egzamin wewnętrzny, a może miał już tyle godzin wyjeżdżonych, że powinien mieć świadomość, że na rondo nie powinien wjeżdżać, jeżeli ten ruch by zablokował, a zrobił taki manewr, prawda? No to różnie się zdarzy. Wyrozumiałości, tak jest. Więcej życzliwości. Tak jest, to jest niemowlę, który się uczy chodzić, który się uczy pisać. Nie podkładajmy mu nogi. Tak jest. Nie podkładajmy.
Bo wyrośnie z niego być może fantastyczny, cudowny, genialny kierowca, od którego my będziemy się uczyć. Nieprawdaż, Azaliś? Prawdaż. Uwaga, wyprzedzanie na pasach jest nagminne, pisze nasz słuchacz na czacie na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Rzeszów, ulica Podkarpacka na wysokości salonu samochodowego. 1 listopada kierowca zatrzymuje się na prawym pasie, a na lewym jedzie i nie patrzy. Brak myślenia. Oczywiście, no to nagminne, to żadne nowum, to my to o tym wiemy doskonale. Ale potępiamy. Pan komisarz, oczywiście, potępmy to jest masakra. To. Panie komisarzu, jak najbardziej, proszę potępić państwo, urzędem. To nie jest tak, że my na te tematy nie zwracamy w ogóle uwagi. I jedną z właśnie z przyczyn zdarzeń drogowych powstałych na przejściach dla pieszych właśnie jest na prawym pasie zatrzymujemy samochód, zwalniamy po to, żeby już pieszy wchodząc czuł się bezpiecznie. Natomiast na lewym pasie, w tym samym kierunku, ktoś może nie widzi, może słucha głośniej Radia Rzeszów, może też jest zamyślony. Pamiętajmy, że miejsce dla pieszych to właśnie przejście dla pieszych oznakowane, ale to jest miejsce szczególnie niebezpieczne. I nawet to, jeżeli pojazd się zatrzymał, a pieszy ślepo wejdzie, czyli ma telefon i nie zobaczy sobie, że z lewej strony nadjeżdża inny, bo tu trzeba też tak w dwojaki sposób powiedzieć, że i pieszy ponosi odpowiedzialność, ale i też kierowca. Jeżeli to połączymy jedno z drugim i świadomość tych pieszych, dzięki nawet takiej audycji, cały czas będzie wzrastać, to zauważy niebezpieczeństwo. Życie jest tylko życiem, a droga to jest miejsce naprawdę szczególnie. Ja tak się uśmiecham, ponieważ samej zdarzyło mi się o mało nie spowodować wypadku, kiedy słuchałam mojej własnej rodzimej rozgłośni. Więc proszę państwa, proszę uważnie słuchać. Pani Agnieszka z Rzeszowa. Witamy pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy bardzo. Dzień dobry. Można, ja już można. Poruszyć kwestię właśnie przejść dla pieszych, a konkretnie przejścia na ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. Tak. W miejscu, gdzie znajduje się McDonald's. Jest to przejście, gdzie chodzą dzieci na przykład do szkoły na Miodową, czy często ja osobiście na przykład z rowerem chcę przejść. Jest to przejście takie dwuetapowe, rower się tam nie mieści, wystaje i nieraz się zastanawiałam już, czy mnie ktoś nie potrąci, jeżeli czekam na... Znaczy wystaje na środku drogi, tak? Wtedy... I teraz ważne pytanie, dlaczego tam nie ma świateł, żeby ludzie mogli bezpiecznie przejść, a światła na przykład zrobione zostały w bardzo wąziutkiej uliczce koło sądu przy ulicy Rejtana, w takiej prostopadłej uliczce wąskiej do Rejtana. Nie wiem, nie znam nazwy tej ulicy, ale dlaczego właśnie tak się dzieje, że koło sądu są światła, a na ulicy takiej ruchliwej jak Lwowska, gdzie ludzi przechodzi zdecydowanie więcej, tych świateł nie ma. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko, pozdrawiamy serdecznie. Jak proszę bardzo, tam rzeczywiście jest ciasno. Może tak, w tym miejscu, o którym tutaj wspomniała pani Agnieszka, jest zaraz niedaleko kolejne przejście dla pieszych. To jest na krótkim odcinku, zbliżamy się zaraz do dużego skrzyżowania z ulicą Rejtana. Ale to już jest kawałek dalej, to jest daleko. Tak, tylko też trzeba się zastanowić nad jednym. Po to jest ten pas wyłączony, w którym można poczekać chwilę, żeby za chwilę kontynuować dalej przejście. No tak, ale rzeczywiście rower to trzeba jakoś chyba tak... Bokiem, delikatnie. Delikatnie bokiem i na pewno będzie wtedy bezpieczniej. A znowu, jeżeli byśmy tak co 10 czy 20 metrów stawiali skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, to Rzeszów by był nie tak zakorkowany, tylko by był problem, żeby z jednej części do drugiej chyba z godzinę czasu by trzeba było pojechać. Pamiętajmy, że wszyscy mamy obowiązki i z nich świadomie korzystajmy. To był apel chyba, panie Tomku, tak, nawet tak. Można Ja jeszcze wspomnę, wcześniej pan komisarz też powiedział ważną rzecz, że pieszy ma swoje obowiązki na przejściu dla pieszych. Drodzy słuchacze, jeżeli jesteśmy pieszymi, mimo że jesteśmy na przejściu dla pieszych, pamiętajcie, nas obowiązuje szczególna ostrożność. Nie pisanie SMS-ów, nie siedzenie na Facebooku, tylko szczególna ostrożność. Nie usprawiedliwia naszego zachowania, jeżeli my przechodzimy przez przejście na pieszych, mimo że jesteśmy na przejściu, wchodzimy pod jakiś pojazd, który jedzie też po wariacku. Nie oszukujmy się, on też łamie przepisy. On też pisze SMS-y. Na przykład. Ale my musimy mieć świadomość, tak jak pan komisarz powiedział, że to jest nasze życie, musimy o nie dbać, a nie ja jestem na przejściu, jestem królem i wchodzę. Ale panie Tomku, przepraszam panie komisarzu, ten temat proponuję poruszyć za tydzień w audycji Jazda Kontrolowana. Ja w 100% popieram. Prawda? Popieram. Zróbmy to. A czy ja mogę jeszcze wspomnieć pewnie o jednej akcji? Drodzy państwo, nie tak dawno, no może nie tak dawno, na przełomie marca, kwietnia, dawno mieliśmy...
Nie tak dawno, nie tak dawno. Mieliśmy bardzo fajną akcję i patrz i słuchaj. Chodziło głównie o to, żeby wskazać błędy tych wszystkich, którzy przechodzą przez przejście dla piesze, dla pieszych. I tak naprawdę, drodzy państwo, staliśmy z kamerą. Było zamieszanie koło nas. I nie wiem, czy w ciągu 15 minut około 20-30 osób przeszło z telefonem, rozmawiając, nie reagowali w ogóle na to, co się tam dzieje, po co my stoimy. No ale i przepraszam, zapytani. Panie komisarzu, patrz i słuchaj, patrz na telefon właśnie, i słucham muzyki. Tak, wow. Tylko że w tym momencie, wchodząc na jezdnię, nie mamy kontaktu z rzeczywistością. Jesteśmy jasne. Gdzieś w chmurach i w tym później jest, dlaczego tak się stało? Przecież jestem na przejściu dla pieszych. Tak. Zostałem potrącony. No kierujący też do końca nie wie. Jedzie z dozwoloną prędkością, może jechać tam 50, może, ale pieszy, zbliżając się do przejścia, ma się zastanowić, zobaczyć, rozglądnąć, popatrzeć sobie w prawo, w lewo. Zapytać samego siebie, gdzie ja jestem, co ja robię. Polecam wszystkim w różnych sytuacjach życiowych. Panowie, temat proponuję kontynuować za tydzień pieszych, a teraz pytanie od pana Łukasza, a raczej prośba o przypomnienie. Proszę przypomnieć, że jak holujemy samochód, to nie na awaryjnych. Ostatnio na dwa samochody holowane, dwa jechały na awaryjnych, w tym jeden na awaryjnych włączał się do ruchu. Sytuacje ze środy i z dzisiaj. Ciężki tak. temat. Jak zwykle holowania to są u nas ciężkie tematy. Drodzy państwo, pamiętajcie, że w ogóle, jeżeli mówimy o holowaniu, należy zwrócić na to uwagę i zachować wszelkie środki ostrożności. Jeżeli mamy jeden z systemów hamulcowych niesprawny, tutaj niesprawne hamulce, to w ogóle zakazujemy jak najbardziej holowania. Jeżeli mówimy o tych światłach, to może to jest błędem, bo powinno się na światłach chociaż tych mijania zostawić, czy pozycyjnych. Nie wiem, co było uszkodzone w tym pojeździe i dlaczego ten kierujący właśnie włączył te przysłowiowe awaryjne światła. Może tylko one działały. Lepiej, może być, że tylko one działały. To wtedy trójkąt ostrzegawczy. Tylko właśnie wtedy z tyłu na szybie, Po lewej stronie zakładamy trójkąt ostrzegawczy i wtedy jesteśmy też dla innych widoczni. A pamiętajmy, zrozumiali. O, właśnie zrozumiali, ale może jest mniejszym błędem zastosowanie właśnie tych światełek awaryjnych, bo już ktoś z daleka nas widzi, niż to, żeby ich w ogóle nie było, albo ktoś bezsensownie to wykonywał, a narażał innych na nieprzyjemności. A no właśnie, panie Tomku. No ale trójkąt ostrzegawczy jest elementem obowiązkowym, więc musimy go mieć. I pamiętajcie państwo, może takie podstawowe zasady, jeżeli chodzi o holowanie. Prędkość w obszarze zabudowanym 30 na godzinę, podczas holowania poza obszarem 60 na godzinę. Hol musi być oznakowany w odpowiedni sposób, czyli chorągiewka barwy czerwonej lub pomarańczowej, albo hol ma być na przemian czerwony i pomarańczowe paski. Nie jakaś linka stalowa bez niczego, nie jakiś sznurek. Ma być to wszystko czytelne i jasne. To oczywiście, jak wejdziecie sobie nawet w internet, w przepisy ruchu drogowego, holowanie, wszystko to jest opisane. Kolejna rzecz. Pojazd, który holuje, ten pierwszy pojazd musi mieć włączone światła mijania. Nie światła do jazdy dziennej, tylko światła mijania. Pojazd holowany, ten z tyłu, który jest, ma mieć trójkąt ostrzegawczy, jak pan komisarz powiedział, z tyłu po lewej stronie trójkąt ostrzegawczy i w razie gorszej widoczności, przejrzystości powietrza, światła pozycyjne włączone. Musi mieć też sprawny jeden układ hamulcowy, o czym pan komisarz powiedział, czyli jeżeli mamy niesprawny i układ hamulcowy, ten pedał zasadniczy, czyli hamulec nożny, czyli hamulec ręczny, nie wolno nam się holować. Kropkę tu postawmy, kropkę postawmy, zagrajmy chwileczkę. Ja nie wiem, wszystko powiedziałem nam. I za chwilę wracamy z felietonem pana Waldka. Felieton pana Waldka. Ja myślę, że państwo już wiedzą, ci, którzy oglądają nas na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów, że kiedy ja się tak wyginam, to albo kontaktuję się z Jurkiem, który jest realizatorem, lub też z Markiem, który pełni dyżur telefoniczny, czyli w tę stronę. A w tę stronę to pan Tomek już wie dlaczego. Bo pani będzie telefon odbierała. Tak, tutaj odbiera się telefon. No to już państwo wszystko wiedzą. Zachęcamy, można zajrzeć na nasz kanał Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. Filmiki niebawem też się pojawią z dzisiejszej audycji, a tymczasem felieton pana Waldka, tytuł proszę. Teoria a praktyka. O właśnie. Brzmi. Och, jak to brzmi, a co się dzieje wewnątrz? Czekamy na tą petardę. Uwaga! Będzie. Witam, do takiego, a nie innego tematu sprowokowało mnie kilka ostatnich sytuacji, których doświadczyłem, a zwłaszcza ostatnia, którą przedstawię nieco później. Teoria i praktyka. Można założyć, że to jak mąż i żona, jedno ciało, jedno uzupełnia drugie. Och,
Tylko w jakim są błędzie ci, którzy tak uważają? Ani ten pierwszy związek, ani ta druga instytucja często ze sobą nie korelują. Ja myślę, że żona pana Waldka nie słucha tych felietonów chyba. Tak już jest, że w każdym momencie i na każdym kroku naszego życia spotykamy się z teorią, a później praktyką. Bo to taka powinna być kolejność. Najpierw instrukcja, później uruchomienie. Choć nie zawsze, bo są wyjątki. Ot, na przykład moja żona nigdy nie czyta instrukcji, choćby była w obrazkach. Ale przepraszam bardzo, co to za sztuka coś uruchomić, jak się przeczyta instrukcję? A wie pani, że ja tego zaczynam? No ale dobrze, niech pani czyta. Mój mąż też nigdy nie czyta instrukcji. Czytam. Ja też nie czytam. I uruchamia, już, prawda? Tak. No ja bo czytam. Co to za sztuka przeczytać? Na zasadzie błędu. Ale oczywiście. Ostatnio, mogę chwileczkę? No ostatnio z moją szwagierką właśnie rozmawialiśmy o irygatorze. Ja mówię, że tam jest taki filterek, który trzeba wyczyścić. Gdzie filter? Nie ma żadnego filterka. Ja mówię, w instrukcji było, że trzeba to wyjąć. Jakie instrukcje? Ja nie czytałam żadnej instrukcji. No przecież. No dobrze. Tak to działa. Pan Waldek na szczęście tutaj tak skontaktował. Lepiej nie będę zmierzał w tę stronę, bo to dość ryzykowne. No w każdym razie, chcesz coś zrobić po raz pierwszy, na przykład zmienić koło, to najpierw czytasz, jak się to robi, czyli pozyskujesz wiedzę teoretyczną, a później starasz się ją uzewnętrznić, czyli wcielić w czyn. Różnie to oczywiście wychodzi, chociażby mi, i nie mam na myśli zmiany koła, bo to mam obcykane idealnie, ale na przykład kiedyś zamiast krupniku, bo mi się zamarzył, wyszła mi jakaś breja czy papka, ale nie chciałem sobie robić przykrości, więc zjadłem. Smak okej, ale ta konsystencja fu. Ale czas na moją opowiastkę. Sytuacja... Krem. O, krem! Przecież to była pan zupa nie krem. Wie, że pan krem zrobił. Sytuacja miała miejsce w ostatnią sobotę, właściwie już niedzielę, bo była druga po północy. Odebrałam kilka osób z przyjęcia i wracaliśmy do domu. DK numer 19, około 206 kilometra. To ważne, bo tam jest dość przykry zakręt, który już nie jednego sponiewierał, zwłaszcza gdy jest mokro. I tak było tej nocy. Zbliżając się do tego miejsca, około 100 metrów przede mną, zobaczyłem czerwone światła, które zrobiły obrót wokół własnej osi i zgasły w rowie. Zatrzymałem się oczywiście, awaryjne włączyłem i pobiegłem do pechowca. Już się gramolił, więc pomogłem mu tylko otworzyć drzwi, w tym przypadku jak w Lamborghini, czyli do góry, choć to był jakiś Ford. Zaraz zatrzymał się też jakiś Opel, z którego wysiadła para w balowym stroju. Zresztą facet i na stroju zataczał się, a może tylko omijał kałuże. Gość z tego Forda prosi, żeby go wyciągnąć, choć wiem, że to słaby pomysł. Godzę się. Już linka zapięta i pasior buksuje na mokrym asfalcie, ale przynajmniej zmysł węchu jest wechtany miłym zapachem palonej gumy. Chyba ten dym zachęcił do zatrzymania kolejne auta. Wytoczyli się z nich kolejni w balowym nastroju. Wspólnymi siłami wyciągnęliśmy pachowca. Ale ja zrzucam linkę i po angielsku bez słowa oddalam się z imprezy. Zaczyna się robić po prostu niebezpiecznie. Pada deszcz, ciemno, coraz więcej balowych ziomków. Tir za tirem, zero kamizelek, zero jakiejś dyscypliny. Wszyscy chodzą koło tego auta, jakby to UFO wylądowało. Dobrze, że ktoś jakiś trójkąt rozłożył. No nic, było minęło, ale refleksja przyszła, kiedy leżałem w łóżku. To było bardzo nieprofesjonalne i niebezpieczne. A co, gdyby linka się zerwała? Kogoś przygniotło tamto auto. Albo Lina komuś krzywdę zrobiła, albo uderzyła w przejeżdżające auto. I to jeszcze wiele możliwości niekorzystnego przebiegu sytuacji przychodzi do głowy. Reasumując, teorię do zastosowania w takiej sytuacji znałem, ale praktyka pokazała co innego. Na szczęście doświadczenie, jakie zdobyłem, na pewno zaprocentuję w przyszłości. Mam skromną nadzieję, że moja przygoda i moje przemyślenia będą przestrogą, a przynajmniej pobudzą czyjąś refleksję przed podjęciem ryzykownych działań. Broń Boże, nie sugeruję obojętności w takich sytuacjach, pomagać zawsze trzeba, ale ryzyko należy podejmować tylko w sytuacji wyższej konieczności. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam Waldek, pan Waldemar Warchoł, nasz felietonista. Dziękujemy bardzo. Proszę. Długie, ładne. Zgrabne. Budujące. A teraz tak króciutko, szybko, jeszcze mamy szybko, minutkę. To dobrze, że się pan zatrzymał. Zawsze pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo swoje własne. Jeżeli już się zatrzymujemy, mamy możliwość, jeżeli mamy możliwość, mówię, bo to różne sytuacje życiowe nas spotykają, wyciągnijmy trójkąt ostrzegawczy, postawmy za sobą minimum te 50 metrów, żeby było w miarę to widocznie. Włączmy u siebie światła awaryjne i wtedy dopiero biegnijmy. Dobrze by było, bo nie wiemy też, staramy się ufać wszystkim ludziom, ale zabierzmy kluczyki z samochodu, żeby ktoś w tym momencie też nam nie odjechał. Może najczęściej nie myślimy. Bo i też takie tak, sytuacje, też takie sytuacje mają miejsce. Kończymy! Zimna krew. Nie. Zimna krew. Zimna krew. Kończymy. Ja wiem, przepraszam, ale kończyć musimy. Komisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. No i oczywiście pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Bernadeta Szczypto. Dziękujemy, pozdrawiamy. Wielkie brawa. I zobaczymy i usłyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego.